Cześć, z tej strony Damian Jamroży z Radia Akademickiego Phoenix FM Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście wraz ze mną jest organizator RoboMotion 2021, wydarzenia, które odbyło się w hali pod promie. Powiedz, jak wrażenia po wydarzeniu? Super, no jest duże zmęczenie, bo pracowaliśmy mocno cały czas, całą sobotę od rana do nocy. W sumie prawie z tym nie wychodziliśmy. Aż do teraz, gdzie powoli w końcu się będziemy zbijać, mam nadzieję za 2-3 godziny, jak to ogarniemy. W każdym razie ostatni miesiąc to była jazda, ale opłaciła się, było fajnie i wydaje mi się, że za rok będzie jeszcze większy huk. Okej, mam nadzieję. Powiedz mi, który osobiście tobie robot najbardziej się spodobał? Ja w sumie biegałem bardzo, więc ja docenię Line Followera z Turbo Enhance, który przejechał nasz tor i nie spadł. To był jedyny robot, który nie spadł, więc muszę go docenić, bo rzeczywiście świetna robota. Okej, a w takim razie troszeczkę podobne pytanie. Która walka robotów ci się najbardziej podobała? To jest cenne pytanie, ale wydaje mi się, że półfinały, gdzie mieliśmy hawajską na grubym z jakimś długim robotem, ale lubię hawajską, dlatego mi, że tak powiem, zapadło w głowę. Bez faworyzacji. W każdym razie, tak, ta walka była fajna. Rzeczywiście ten robot latał po arenie. Może nie tak widowiskowo jak w walce finałowej, ale też cieszymy się z takich ataków, bo przetestował naszą arenę na odporność. A to tego potrzebowaliśmy w tym roku. Tak, właśnie widziałem, tam części latały ostro podczas walki. Na szczęście w środku. Tak. Oczywiście jeden robot się palił z tego, co widziałem na końcu. Tak, był no niestety trochę go podgrzało i nie wytrzymał tego, więc temperaturę jak złapał, no to już, że tak powiem, akumulatory zaczęły się fajczyć. No ale nasi dzielni strażacy szybko zareagowali. Co prawda mieliśmy na szczęście 2,5 godziny przerwy, dzięki temu udało się uprzątnąć arenę na czas kolejnych walk. Okej, koniec końców, ilu mieliście uczestników? To jest trudne pytanie, bo przyznaję, że nie robiłem wglądu do systemu. Ale mieliśmy 224 stanowiska i wiem, że dokładali stoliki, więc musiało być no lekko ponad. Okej, okay, dobra. W takim razie kolejne pytanie. Jakie nagrody czekały na jakby osoby, które zajmowały podium? W przypadku konkurencji legowych uczestnicy dostali nagrody od znanej wam marki. Więc tutaj mieli różnego poziomu zestawy, które dostali. W przypadku pozostałych konkurencji każdy zespół dostał nagrodę pieniężną oraz parę paczuszek od firmy Wago. Okej. Okay. Planujecie już kolejną edycję? Już coś myśleliście nad tym, czy na razie jest jeszcze za wcześnie? Nie, no, do 15 grudnia musimy zrobić już regulamin na przyszłe zawody. To jest dramat po prostu. W sensie dramat taki, że trzeba, no nie wyśpię się znowu. Ale tak, już planujemy, mamy już pomysł, co chcemy, jak chcemy i będzie to jeszcze z większym przytupem. Te areny tutaj będą dużo większe, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, a co sprawiło wam największe trudności już podczas samego wydarzenia? Pytałem o to z Kamilą wcześniej, przed wydarzeniem, co sprawia wam podczas organizacji problemy, a co sprawiało już tutaj, czego na przykład nie przewidzieliście, a wydarzyło się? Opóźnienie, no to jest zawsze problem wszystkich zawodów. Niestety troszkę sobie zawaliliśmy z rejestracją i za wolno nam to szło, przez co dużo robotów zarejestrowało się. No musieliśmy wydłużyć troszkę proces rejestracji, to też trochę wydłużyło czas rozpoczęcia, ale jest dobra godzina, to znaczy, że nadrobiliśmy i cieszymy się, że skończyliśmy no prawie o czasie, tak jak planowaliśmy. Także było super. Okej, okay, a jakie były koszta wydarzenia? Już teraz wydaje mi się, że możecie zrobić malutką kreskę nad całością wydarzenia i podsumować mniej więcej, w jakich finansach się zmieściliście z całością. No nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury. Nie chcę zaglądać do tego Excela, ale no przyznaję, że budżet zawodów w tym roku to wyjątkowo około 90 tysięcy. Okej, 90 tysięcy to sporo. No tak, planowaliśmy 15, ale coś nie wyszło, gdzieś się pomyliliśmy. Okej, okay, w porządku. Dziękuję. No, powiedzmy.
Dziękuję za poświęcony nam czas. Wydarzenie było super według mnie i życzę Wam kolejnych świetnych edycji tego wydarzenia. I oczywiście mam nadzieję, że za rok również się spotkamy. No, to oczywiście, spróbuj nie przyjść. Dobrze, dziękuję Znajdę bardzo. Cię. Na razie. Cześć. Cześć.